Halo, halo, dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i witam was jeszcze nie w biurze, tylko w etapie na ekranie, powitającym Half Sleeper. Jak widzicie, pojawił się nowy dodatek, Cyberpunk Flipper, jest on zupełnie darmowy, jeśli macie podstawową wersję gry. I może dzisiaj chciałem właśnie zrobić kolejny odcinek z tego home makeover, ale jeśli mamy ten dodatek, to czemu by się nie pobawić właśnie wspomniane zlecenie cyberpunkowe? Zobaczmy, co tam w ogóle się dzieje w tym dodatku. Jest darmowe, fan cyberflipping. No zobaczymy, czy mamy jakieś specjalne zlecenia, jeśli chodzi o cyberflipping, czyli cyberpunk. Oczywiście to jest z racji tego, że niedługo, bo w przyszłym tygodniu, a chyba nawet w tym, jak to oglądacie, nie pamiętam, nie wiem, kiedy to się pojawi, ale chyba prawdopodobnie w tym tygodniu, kiedy to oglądacie, albo już była premiera, albo będzie. Nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek, więc jestem sam ciekawy, co to może być. Czemu tu jest brudno? Halo, tu jest brudno. Chciałbym to wyczyścić. Gdzie jest mój szlał? Już czysto. Bardzo dobrze. O biuro trzeba dbać, moi drodzy. W ogóle, co to? Krety? Czy mi się zdaje? Myślałem, że się krety pojawiły, ale po prostu są trawy. Trawki jakieś tutaj. Jakieś dziwne. Halo. Trawkę trzeba ściąć. Trawka mi rośnie. Nie podoba mi się to. Dobra, nieważne. Nie po to tu jesteśmy. Nie po to tu jesteśmy, żeby dbać o nasze biuro. Jesteśmy o to, żeby zrobić kolejne zadanie. I zobaczmy, jakie mam zadanka. Czy jest to zadanko w poczcie? Mam 6 zadań. Mam 6 zadań, których jeszcze nie robiłem. Ale przede wszystkim chodzi mi o zadanie tutaj. I gdzie jest to zadanie, że tak powiem, cyberpunkowe? To mnie interesuje. To jest nasze biuro, poczta, w sumie nic takiego nie widzę, żeby to było specjalne, sauna i dom, tu jest sauna czy dom, dobra, moi drodzy, zróbmy sobie, skoro nie ma tego, nie widzę przynajmniej, może są po prostu jakieś rzeczy specjalne, które można tam sobie kupić, zróbmy sobie mapę zleceń i zacznijmy sobie robić zleconko kolejne, są dwa, jak widzicie, jest jedno tutaj, czyli męskie wyzwanie i drugie, stuletnie wspomnienie. Nie. Mamy tutaj budżet 10600, tutaj mamy budżet 23000, dwa wybory i 7 pomieszczeń, tu mamy wybory 2 i 11 pomieszczeń. Zapisałem, że ten, z mniejszym budżetem, będziemy po kolei sobie do góry lecieć. Ten dom ma przeszło 100 lat. Swój urok zawdzięcza przede wszystkim wszechobecnemu drewnu. Rodzina żeglarzy, Trevor, Lily i dwójka ich dzieci, pokochały go od pierwszego wejrzenia. Dom nie był tani, więc mamy ograniczony budżet na jego renowację. Powodzenia, Oliver Jordan. Dobrze, zróbmy go, a jak się wyrobimy w miarę szybko, to możemy zrobić sobie jeszcze zadanka, które są na naszej poczcie, więc kto wie. Na razie zobaczmy, co tam czeka nas w tym domku. Aha, to jest Olivia i to jest Trevor i Lily. Trevor, lubisz Oliwię? Nie. Okej. 10500, 600. Dobra, jedziemy z tym śledziem. Blisko, to jest chyba morze, tak mi się zdaje. Blisko tego, budżet, wyczyść zabrudzenia. Czy mam coś robić z ogrodem? Chyba nie. Ogród zostawiam taki, jaki jest, chociaż jest brudny i brzydki. To są zabrudzenia, więc może wyczyśćmy te zabrudzenia. Mamy tylko malowanie i czyszczenie, więc czyścimy tym. Tym? Serio? No tak, tym czyścimy. Dobra, mopem czyścimy błazerię. Można i tak, wyczyśćmy ją. Czy muszę wchodzić gdzieś? Nie no, patrzcie, po prostu czyszczę mopem cały dom. To jest dobry biznes. Tutaj sobie zróbmy jeszcze w tym miejscu. Tutaj, fajnie. Znaczy, ja bym to... Krzaki mi przeszkadzają. Ja bym to w ogóle zrobił szlauchem, ale jak nie chcą szlauchem, to nie. Sięgnę tam? Chyba tam nie sięgnę nawet. Jak tam mam dostać się na górę? Halo. Chciałbym tam się dostać. Halo. Mam tu szlauch? Nie mam szlauchu. Więc muszę jakoś tutaj pokombinować. Może na krzak skoczę? O, mogę na krzak skoczyć. Gdy sięgnę? Nie sięgnę. Jest za wysoko. Ja tam nie mogę sięgnąć. Może na dach wejdę za chwilkę. Dobra, czekajcie. Wyrzeczę coś, ile się da. Mopem oczywiście, bo czemu by nie. Tutaj wyczyszczone. Tu wyczyszczone. A! Aha! Ha, 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 ha. Mam tutaj rusztowanie. To zmienia postać rzeczy od razu. Teraz to sięgnę prawdopodobnie.
Tak, tutaj jeszcze ten dach. Byśmy mogli opier... Gdyby nie te krzaki, to opierdzielmy ten dach. Okej. Okay. Ha, 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 ha. Tu jest rusztowanie. Więc weźmy na rusztowanie. Hop, 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 hop. O, i teraz jest inna rozmowa. Teraz to tak. No teraz to tak. Oczywiście, że tak bym spadł. Dach też poczyliśmy. Tutaj chyba jest wszystko wyczyszczone. Tutaj też, tutaj też. Ale tam już nie. Tam już nie. Mogę jakoś to przemieścić sobie, to rusztowanko? Czy nie? Opla, na dół. Mogę. Zajebiście. Poproszę. Poproszę. O, jak ciężko chodzi. Obróćmy sobie je tak. O. Chciałbym wejść tutaj. Chciałbym wejść tutaj. O. Fajnie. Fajnie, że pomyśleli z tym rusztowaniem. Podoba mi się. Podoba mi się. Teraz jest czyściutki domek. Reszta pewnie w domu jesteś... W ogóle czyszczę... Serio? Ja czyszczę... Wow. Czyszczę tutaj jeszcze? Tutaj coś powinno być. Czekajcie. Czyszczę w środku? Czy mi się zdaje? Przez przypadek chyba wyczyściłem w środku. Dobra, zewnątrz chyba jest ok, opytolony. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zaraz się przekonamy. Wchodzimy. Hopla! Jest trochę syfu. Jest trochę syfu, ale zaraz syfu nie będzie. O, proszę bardzo. Wyczyszczony. Boję się obrócić, bo widziałem tam pełno niemiłych rzeczy. Tutaj wyczyszczone, tu wyczyszczone. Kuchnię możemy opierdzielić, oczywiście. Uwaga. Ło kurna. Ło kurna, panie. Ale nie, patrzcie, mój mop sobie robi z tym żadnego problemu. Śmieje się w twarz temu kurzowi. Kurzużożowi. Tutaj czysto, wszystko. Czyścimy. Naokoło. Na zewnątrz, w środku. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj. Przedpokój. Przedpokój brudny. Nie ma problemu. Już się tym zajmuję. Tutaj śmieci pewnie do wywalenia. Cyk, 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 cyk. Tam już widziałem wybór, ale zaraz się nie zajmiemy. Otwórzmy sobie to. Zamontujmy nowy koreczek. O, proszę bardzo. Pyc. I jest prąd. Elegancko. Tutaj jeszcze mamy coś do czyszczenia. A, szafeczki. No tak, zapomniałem. Tym samym mopem, co robiliśmy, oczywiście błazerię i wszystko naokoło. I tu mamy pierwszy wybór. Ale za chwilę go zrobimy. Najpierw sobie zajmijmy chałupką całą. Wyczyśćmy, co trzeba. Tutaj jakiś syf widzę na górze. Dobra, tutaj łazienka do czyszczenia. Do czyszczenia. Chyba jest wyczyszczone. Wszystko jest wyczyszczone. Tak mi się zdaje. Zobaczmy zadania. Pokój. Tu ma coś położyć. Podwójne łóżko. Kuchnia. Łazienka wyczyszczona. Składzik wyczyszczony. Jadalnia wyczyszczona. Więc jeszcze... A, jeszcze piętro. Kurna. To jeszcze piętro jest. Nikt mi nie powiedział, tu piętro jest jeszcze. Dlaczego? Znaczy, widziałem schody, więc mogłem się domyśleć, że tu jest jeszcze piętro. Więc dobra. O, piętro jeszcze brudne. Proszę bardzo. Cyk. Podłogi uwalone jak stół przez rurka. Więc tutaj jeszcze trzeba, może tutaj coś wyczyśćmy, tutaj, okej, okay. Czyściutko, zamykamy, w ogóle gówniane te pokoje, wyglądają strasznie brzydki ten dom, nie podobał mi się. To nie jest styl, w którym ja bym chciał mieszkać, na pewno, od tego zacznijmy. Ale wiadomo, style są różne, każdy ma swoje upodobania, więc tutaj jeszcze wyczyśćmy to łóżeczko, tutaj wszystko poczyśćmy, szafeczka z kurzu i tutaj wszystko, tutaj też, okej, okay. Chyba jest czysto. Czy gdzieś jeszcze jest brudno? Ogród, zabrudzenia. Wyczyszczone, o właśnie, tu też. Tutaj też. Zostają tylko te, podejmij decyzje, pomaluj kolorami. To jest sypialnia i pokój. Więc trzeba i tak to zrobić. Dobra. Zobaczmy, jakie mi dają tam decyzje. To jest ciekawe. Schowajmy tylko sobie ten mop. Dobra, jaka decyzja, moi drodzy? Jakie zmiany wprowadzić w kuchni? Usuńmy świetlówki i lustro nad zlewu. Zamiast tego połóżmy eleganckie kafelki na ścianę i powieśmy nowe lustro koło lodówki. To powiększy optycznie wnętrze. A z kolei Trevor chce, to lustro tu pasuje, wygląda jak okno. Niech zostanie. Zostajmy je i dajemy więcej lamp. Wnętrze stanie się jaśniejsze. Nie pasuje, absolutnie nie pasuje. Wybieramy ten. Więc sprzedaj przedmiot, mała świetlówka i lustro. No, kto trzyma lustro nad zlewem?
powaliło i mała świetlówka. Gdzie jest ta mała świetlówka? Gdzie ona jest? Halo? Zapalmy światło. Nie działa. Mała świetlówka. A, tutaj jest. Dwie sztuki. Przedajmy. Dobra. Zmodyfikuj ściany. Ułóż płytki ścienne, biała mozaika porcelanowa. Fuck me. Może to nie był dobry pomysł. Kup wiele. 330. Dobra, zróbmy sobie po jednej na początek. Bo nie będę szalał. Jedna. Druga. Trzecia. Dobra, to mamy tutaj 10 sztuk. Pytanie, czy mamy to wszystko pokryć, czy nie? Czy tylko te 20? Czy 20 to jest suma wszystkich płytek w tym pokoju? Czy nie? Zróbmy tutaj. Zróbmy tutaj. Nie, to na pewno nie będzie wszystkie płytki w tym pokoju. Trochę pieniędzy pójdzie, ale budżet dopiero lekko nadszarpnęliśmy. A jeszcze pamiętamy, że musimy wymienić rzeczy w sypialniach obu, więc trochę mi to boli. Dobra, jeszcze musimy zrobić takich 5. Więc gdzie by je zrobić? Może tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5. Będzie 6. Na 3. Tak musimy kupić więcej. Kup teraz. Chyba, że gdzieś tutaj jest takich 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Do drzwi by było wtedy. Tu róg. Nie, zróbmy tutaj. Położymy nawet 6. Bo w sumie to bez różnicy. A jedno nas nie zbawi. A przynajmniej będzie jakoś to wyglądało. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna. O, proszę bardzo. Resztę odkładamy. Odłóż płytki. I sprzedajemy. Trochę zwrotu było. Zawsze coś. Wisząca żarówka dekoracyjna długa. Takich chcą 2 sztuki. Kup wiele. Dobrze, takich chcą 2 sztuki. A, tutaj to czekajcie. Tu też są płytki przecież. Dobra, tam jeszcze zostały płytki. Bo użyłem tamte. Dobra, nieważne. 2 sztuki takie. Kup wiele. Jak to wygląda? Jakby to zrobić? Jedną może zróbmy tutaj nad blatem. O, jedną może tu i drugą tu. Są w miarę prosto. I świecą ładnie. Chyba świecą. Niby świecą. Dobra. I lustro Mederines. Dobra. Kup teraz. Ale nie. Chciałbym kupić białe lustro. Zrobić z tego białe lusterko. I przy lodówce powiesić. O, właśnie. Gdzieś tutaj tak na wysokości. O! Proszę bardzo. Elegancko. Jest. Co dalej? Co dalej nas czeka? Mamy tu jeszcze sypialnię i pokój. To chyba są na górnym piętrze, podejrzewam. Tu jest... to jest ten pokój! Ja go muszę ogarnąć. Kup przedmioty, ułóż płytki podłogowe, panel podłogowy, ciemny machoń. Dobrze. Kup. Ułożę. Cyk. Ale to będzie kosztowało. Ale to będzie drogie! 700 zł, kurwa macie, ale tu jeszcze trzeba dołożyć, bo paseczki zostały. Ile pieniądza poszło, Boże święty, dobrze. I płytki są i teraz tak, kupić przedmiot. Zróbmy taką brązową tą kanapę, może. Z czarną podkładą, czy białą podkładką? Może zróbmy tak, białą z brązowym. O, coś takiego. Będzie pasowało raczej do pokoju. Gdzie to postawić? Tu nie ma miejsca, żeby to postawić gdzieś. Może tutaj. Bo tu jasny lewy narożnik, ciemny stolik kawowy, Julka Montera. Może zrobimy tak. O jest. Zróbmy tak. Kupmy ten narożnik. Zróbmy go taki żółto-brązowy może? Coś takiego. O, postawmy go sobie tutaj. No, ale on to jest narożnik, on powinien być gdzieś na rogu, jak nazwa wskazuje. Więc... Czekajcie, zobaczymy, co oni w ogóle tutaj chcą. Jest tak. Ta półka... Może tą półkę przenieśmy. I tu wstawimy narożnik. O. Trochę zasłania wyjście, ale trudno. A półkę postawmy tutaj. O. Też jest niegłupi pomysł.
Trochę te okna przeszkadzają. Nie ma za bardzo tutaj jak postawić tego narożnika tak naprawdę. Ale dobra, niech stoi. Co tam dalej chcą? Stolik kawowy. Taki jaśniejszy zróbmy może. O. Taki troszeczkę, o, pod kosem. Niech sobie stoi tutaj. Do tego będzie julka. Ile tych julek? Julka dwie. Dwie julki chcą. Dwie julki. Pomarańczowe może weźmy. O, takie, może takie, takie bardziej brązowe. Okay. Tu będzie jedna. Oczywiście wziąłem jedną, tak? Wiadomo. I drugą sobie weźmy, postawmy może tutaj. Przy tym oknie. O, to okno będzie tak po prostu stało przy tym. Ładnie. Nie ma tragedii. I jeden monster. Monsterę jedną. Nie monster, tylko jedną monsterę. Jakie brzydkie ma te. Ale weźmy białą. Taką ciemniejszą. I postawmy ją sobie może tutaj. Albo nie. Tutaj, przy kominku. O, pięknie. Budżet nam się kurczy. Budżet nam się kurczy, no, ale dobra. A gdzie jest drugi wybór tak naprawdę? I teraz tak, który to pokój był do obróbki tak naprawdę? To jest łazienka. I ten pokój jest zrobiony. Czyli jeszcze gdzieś jest jeden pokój do ogarnięcia. Sypialnia. Gdzie ona jest? Gdzieś na dole chyba ta sypialnia. I jeszcze jeden wybór nam został. Tak, to jest to. Patrzcie. Safe. Zapomniany safe schowku. Zapomniany jest safe kapitana, który mieszkał w tym domu 100 lat temu. To sprzedaży znalezionych środków cennych, notatków i różnych okoliczności znacznie zwiększyło nasz dostępny budżet. Pozwala to na prowadzenie dodatkowych zmian w łazience i kuchni, o których rodzina marzyła. Super! Patrzcie, udało mi się... Ja pierdzielę, ale fajny bonus! Ale zajebiście! Zamykamy. Dobra, mam pieniądz. Dobra, podwójne łóżko Hermes, sprzedajemy. I teraz tak, pomaluj kolorami srebrzysty lodowiec. A! I teraz będzie można łazienkę zrobić! No kurna, zajebiście! Kup teraz, na razie kupmy jedną. I zobaczymy, ile tego tam wlezie. Po kolei malujemy. Ale teraz szybko maluję. Szybko. Wyperkowana postać w tej grze. To jest naprawdę, znaczy majster. To jest naprawdę złoto. To jest wtedy robota idzie normalnie w trimiga. Szybciutko, patrzcie, cyk, maluję i nawet nie wiem kiedy kończę. To jest zajebiście. Pamiętacie początek? Pierwsze remonty. To było... Jakie to było słodkie. Tak pierwszy remoncik, malowanie tego wszystkiego, kombinowanie, żeby tej farby starczyło. I wolno to szło wszystko. W jeden odcinek robiłem tak naprawdę jeden pokój. To były czasy. A teraz patrzcie, że już wymaksowana postać, no to jest w ogóle zajebiście. Coś za coś, ale trochę już razem tych odcinków tutaj mamy. Jest 11 z tego co kojarzę, jak nie więcej. Więc trochę razem przeżyliśmy. Były strumyki, będą jeszcze, pamiętajcie. Więc trochę tego było. To jest jedna z najdłuższych serii obecnie na kanale. Mi się podoba. Podoba mi się bardzo, bo ja się dobrze przy tym bawię, naprawdę. Cały czas, mimo wszystko. Jest pomalowany? Jest pomalowany. Dobra, super. Sprzedajemy resztkę tej farby. I teraz kupujemy po kolei. Łóżko. Ale może nie w takim kolorze. Coś pod białe byśmy wzięli, co? Brązowe. I tutaj byśmy wzięli takie niebieskie. I ten kocyk taki biały. Myślę, że to by było... I to jest spoko. Spoko wybór. O, proszę bardzo. Jest łóżeczko. Szafka nocna Hermes. Ile tych szafek? Jedno. I jedna szafka nocna Hermes. Myśmy białą taką zróbmy może. O, z czarnym uchwytem. Puszczącym. Proszę bardzo. Jak duża jest ta szafka? Nieduża, więc możemy postawić w sumie tutaj. O, niech sobie stoi. Wszystko po jednej sztuce. Bardzo dobrze. Lampka. Myśmy taką może, żeby trochę przełamać, myśmy może sobie, może nie białą. Może nie czarną, myśmy sobie białą. Żeby troszeczkę przełamać kolory. I taki niebieski abażurek. O, proszę bardzo. Obrazek. Medium. Weźmy sobie taki medium. O kurwa, duży. A to nad łóżkiem, niech wisi. Mamy kasę, więc spoko. I co to jest? Dywan prostokątny. Też medium weźmy. Zostawmy go sobie pod łóżkiem. O, elegancko. Równo? Powiedzmy, że równo. Może wiecie co? Zróbmy inaczej.
Obróćmy go. O, będzie na cały pokój. Cyk. Proszę bardzo. Dywanik piękny. No i tą łazienkę zróbmy. Chcieli łazienkę, to zrobimy. Mamy teraz kupę kasy, więc możemy szaleć, moi drodzy, możemy szaleć. Jedyne co zakupimy do łazienki, to nowe kafelki, szafka i półki. Pozostały budżet wykorzystamy w innych pomieszczeniach. Nie trzeba, zaszalejmy, zaszalejmy. Mamy budżet, moi drodzy. Więc szalejemy. Sprzedajemy. Zmodyfikuj ściany, ułóż płytki, biała mozaika Hexen. Znowu 15 sztuk tylko. Więc kup teraz, więc zaraz zobaczymy, gdzie to mam położyć. Jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zrobimy tak, zrobimy te ściany przeciwne. Chociaż to by było lepsze. Zresztą bez różnicy. Położymy wszystkie przeciwne ściany, tak zrobimy. O, i drugą zrobimy z drugiej strony. Cyk. Cyk. I tu położymy kolejne. Bez różnicy, ile to będzie tego. Więc czy tu, czy tu. Mamy pieniądz. I jeszcze im zostanie sporo gotóweczki na to, żeby ogarnąć resztę. Trzy. Zabraknie mi jednego. Ale bucowato. Nie, ja tak tego nie zostawię. Ja tak tego nie zostawię. O. Okej, okay. Odłóżmy. Odłóż płytki. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Jest. Kompaktowy WC Flaty. WC Flaty. Kupmy go. Tutaj może zamontujmy sobie w tym miejscu. Cyk, śrubeczka. Pyc, pyc, pyc. Bardzo dobrze. I sporo tutaj rzeczy jest. Montowany prysznic. Ale dwa? Nie, to czemu tutaj właśnie nie wiem, czy to jest. Pokazujemy jeden na dwa. A, urządzenia po prostu. Dobra, weźmy sobie biały prysznic. Zamontujmy go tutaj. O. I tam gościu chce jeszcze zrobić wannę. Więc zaraz zrobimy wannę. Cyk, cyk. A, dlatego modyfikowaliśmy ściany, żeby było pod wannę. A gdzie tą wannę tu wcisnąć tak naprawdę? Instalacja wodna umywalki. A, drugą umywalkę robimy. Dobra, spoko. Będzie obok. Jaka to umywalka ma być? Będą dwie umywalki. Jedna tu, druga tu. Tak? Tak mi się zdaje. Czy nie? No dobra, weźmy po prostu obok tą umywalkę zróbmy. Trochę dalej. O, w tym miejscu. Cyk, cyk. Cyk. Umywalka standardowa. Serio? A, no właśnie, druga taka. Ma być taka sama jak ta, mniej więcej. O, będzie druga taka sama. Zamontuj. Cyk. Ciekawe, czy kolor trafiłem, bo nie mam pojęcia, jaka to jest. Więc mogą być różne kolorytki. Więc, czyli dobrze myślałem, czy nie są taką samą umywalkę, co drugą. Cyk, cyk. Cyk, kolanko, hop. Metalowe w ogóle są części, zobaczcie. Cyk. O, trafiłem. Idealnie. Lustro standardowe. Sztuk dwie. Zróbmy białe takie dwa. Oczywiście dwie sztuki bym chciał poprosił. Kup wiele. Jedno. Trochę wyżej? Czy niżej? Wyżej. Jedno. Drugie. Proszę bardzo. Elegancko. Może trochę nawet krzywo jest. O, trochę bardziej na środek. O, teraz są elegancko. Pięknie. Szafka. Zróbmy też taką białą szafeczkę. Z czarnymi uchwytami. A czemu by nie? Odłóżmy ją sobie tak. W sumie mogła być brązowa. Żeby pasowała do tych. Tylko jaki to jest brąz? Który to jest z tych brązów? Co chyba ten brąz? Ten brąz? Powiedzmy. Jest trochę jaśniejsza. Więc postawimy ją sobie tutaj. Muszę trochę ciemniejszą wyrobę właśnie, żeby pasowało. Chcę, żeby to wszystko ładnie pasowało ze sobą. To jest ten brąz wzięliśmy, a to jest ten brąz. Może ten wyrzeźmy sobie, o. Ten będzie chyba bardziej zbliżony kolorystycznie, myślę, że tak. I na koniec półeczka. Tylko to był chyba, kurczę, nigdy nie pamiętam, który to był ten brąz. To był chyba ten. Kup teraz. Tak. No, tak,
Nisko, powiedzmy sobie, żeby było obok. Ułóż płytki podłogowe jeszcze. A, zapomniałem o płytkach podłogowych. Jasne, już robię. O kurna, jakie brzydkie. Ale no, klient nasz pan. Robimy. Pyc. Jezus Maria. Jakie to brzydkie. No dobra, moi drodzy. Zakończyliśmy pracę nad tym zadaniem. Chyba wszystko zostało wykonane. Weźmy sobie na zewnątrz, może być, bo z tej chałupy trochę tam duszno. Zobaczmy zadanka. Zrobione, pokój wielofunkcyjny. A, coś tam jeszcze zostało. Ułóż płytki podłogowe, aha. Zmodyfikuj ścianę, kup przedmioty, czyli jeszcze płytek nie zrobiliśmy. Dobra, już idę. Płytki mi się pominęło. To był chyba... Który to był pokój? Nie, to nie był ten. Tu? Ułóż płytki, tak, jest, płytki podłogowe. Kup wiele. Okej, okay, tu. Tu. I koniec. Tu. Tu. Super. Zadanie wykończone. Wszystko ukończone, moi drodzy. Wszystko ukończone. Zrobione. Kończymy zadanie. 22,5 tysiąca. I jeszcze jesteśmy w budżecie, moi drodzy, bo znaleźliśmy skarb. Więc to mi się podoba. To mi się podoba jak najbardziej. Super. A, mamy jeszcze obraz, jak było przed i po. No teraz to wygląda pięknie, bym powiedział. Naprawdę. Tak. To jest to... Teraz nie. Teraz bym tu mieszkał. Na pewno. No to po prostu czyste są i tyle. Bez szału. Ale powiem wam, że fajny jest ten motyw, że można pokazywać nawet niebo jaśniejsze, proszę bardzo. Fajnie, zapisane w portfolio. Kolejna misja wykonana. W kolejnym odcinku, moi drodzy, pobawimy się już w normalnej misje, żeby się nie było takiego przesytu. Co czas jestem ciekawy tego cyberpunka. Co tu się dzieje? Co to robi ten delcek? Bo cały czas nie wiem. Czy są jakieś przedmioty specjalne, czy co? Nie mam pojęcia. Zacznijmy sobie wszystko na naszą pocztę. Mam jeszcze jedno zadanko z ogródka. Substraty do nalewek zamiast kwiatów. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć misji. Więc może ze dwa odcinki, raz, dwa, trzy odcinki jeszcze z zwykłych zadań byśmy zrobili. No i oczywiście zostają nam jeszcze, moi drodzy, do kupienia chałupy. Tym razem będziemy kupować albo ogród, prawie jak ogród, albo już dom. To musicie sami zdecydować już na strumyku, bo oczywiście z niego będzie wspomniany stream, żeby odremontować całą chałupę. Myślę, że to fajnie się przy tym bawimy wszyscy razem. A na razie was żegnam serdecznie. Nie wiem, gdzie są te zadania z Cyberpunka. Na razie mam tutaj kolejne zadanko z tylko połowa, 32 tysiące, ale wcześniej zrobimy sobie to. Ale zanim to, zrobimy sobie normalne zadania jeszcze, więc pamiętajmy o tym. Wracamy do naszego pięknego biura i kończymy. Do zobaczenia. Do następnego.